When it's coming apart, you had it all. It wasn't enough. No, it's not enough. They tell you it's not worth the price, so just let it go. But you know you can't. You know you won't. It's not easy, no, finding the words to say when you're feeling lost. You'll find your way. The world is so broken, and sometimes it Bóg nie umarł. Nazwisko? Wheaton. Josh Wheaton. Masz swój formularz rejestracyjny? Tak. Tu są wszystkie podstawowe wymagania. Jakie wybrałeś zajęcia humanistyczne? Podstawy filozofii. U Radisona w dni nieparzyste o 11. Może pomyśl o wyborze innego wykładowcy. Czemu? Powiedzmy, że wchodzisz w kłębowisko węży. Wybierz sobie na przykład Patela albo Mullera. Przestań, nie będzie aż tak źle. Pomyśl o Koloseum, lwach i ludziach wiwatujących na widok twojej śmierci. Ale musiałbym zmienić cały rozkład zajęć, a to odpada. Sam urządzasz swój pogrzeb. Ostatni termin na zmianę mija 22. Dobrze, żebyś o tym pamiętał. To wszystko. Dzięki. Udanego semestru. Witam. Martin Ye. Co to za skrót HRL? Chińska Republika Ludowa. Poważnie? Tak. Zawsze jestem poważny. No dobrze.
To chyba jakiś żart. White and Wolf, jak mogę pomóc? Tak, proszę zaczekać. Przekażę, że pani dzwoniła. Dziękuję, do usłyszenia. Kupuj tyle akcji Tochigi, ile można pod zastaw. W powietrzu wisi fuzja, a Japończycy nie będą się przejmować wyciekiem poufnych informacji. Podziękujesz mi za to, gwarantuję ci to. Tak, słucham. Musisz mnie poprowadzić. Żartujesz sobie, prawda? Nie. Ktoś mi ukradł nawigację, a mój telefon właśnie zdecydował, że się rozładuje. Nie dam rady, właśnie otworzyli giełdę w Japonii, gdzie trwa masowa wyprzedaż. A tak przy okazji, zarezerwowałem nam na piątek stolik w Larry w Gołsz. Chwila, chcesz mnie zabrać do Larry w Gołsz, a nie masz czasu mnie poprowadzić? A co z tego będę miał? Żartujesz sobie, prawda? A jednak mówisz poważnie. Jadę zrobić z zaskoczenia wywiad z szefem dynastii Kaczorów, Willem Robertsonem, i zamierzam dać czadu, a jego stopy przywędzić nad ogniem. A ilość wczorajszych wejść na moją stronę przekroczyła 32 tysiące, co oznacza, że zbliżam się do miliona odsłon, a tym samym do kontraktu z reklamodawcami. Zuch, dziewczyna, nie jesteś zwykłą śliczną buzią. Panno Shelley, mam dla pani dziś coś wyjątkowego. Na pewno będzie to pani smakować. Jejku, kurczak. Nie pamiętam, kiedy ostatnio jadłam kurczaka. Chyba wczoraj. I na obiad, i na kolację. Naprawdę? Nie sądzę, że powinna jeść to samo każdego. A czy coś innego sprawi jej taką radość? Mogę ci pomóc? Dobrze. Jesteś tu nowa, prawda? To ja, mamo. Mina. Twoja córka. Przepraszam. Ja nie... W porządku. Nie ma sprawy. Nie widzę obrączki. To skomplikowane. Nazywam się profesor Radisson, a to są zajęcia z filozofii. Wstęp do myśli filozoficznej. Jeśli któryś z tych faktów to dla was nowość, to nadeszła pora, byście stąd wyszli. Rozumiem, że niektórzy z was przyszli tu, by zaliczyć zajęcia fakultatywne ze sztuk wyzwolenia. Jeśli liczycie na łatwe zaliczenie bez większego nakładu pracy, to nadeszła pora, byście stąd wyszli. Jesteście studentami uniwersytetu. Oczekuje się od was pracy na poziomie uniwersyteckim. Spadam stąd. Zawsze się ktoś znajdzie. Michel Foucault, Bertrand Russell, Ludwig Feuerbach, Bertolt Brecht, Friedrich Nietzsche, Ayn Rand, George Santayana, Democritus, Denis Diderot, David Hume, John Stuart Mill, Albert Camus, Richard Dawkins, Sigmund Freud, Noam Chomsky. The list goes on. Ta lista jest dłuższa. Filozofowie, poeci, naukowcy, pisarze, wszyscy to wybitne umysły. Ale co ich wszystkich łączy? Tak? Wszyscy są martwi. To nie jest prawidłowa odpowiedź. Panowie Dawkins i Chomsky nadal żyją. Panie G-Dog, Gerard Trigger. G-Dog. Ktoś jeszcze? Nikt?
Wszyscy są lub byli ateistami. Od XVI-wiecznego francuskiego słowa ateizme, pochodzącego od greckiego słowa theos, czyli Bóg, i przedrostka a, oznaczającego jak to zwykle w Grece bez. Krótko mówiąc, każdy z wymienionych przeze mnie myślicieli wyrażał mocne przekonanie, że Boga nie ma, w przeciwieństwie do słabego przekonania zwanego agnostycyzmem. Gnoza, pochodząca od greckiego słowa wiedzieć i użytego ponownie przedrostka a, oznaczającego niewiedzę. A mówiąc dokładnie, wątpienie w istnienie istoty wyższej. Proponuję, byśmy w tym semestrze nie marnowali ograniczonego wspólnego czasu na debatowanie o istnieniu ważniaka w niebiosach, o micie życzliwego, wszechmocnego i nadprzyrodzonego bytu. Cześć. Jak tam lot? Cudownie. Cudownie? Leciałeś jakieś 30 godzin. 36. Dobrze cię widzieć. Z Dakaru do Zurichu, z Zurichu do Frankfurtu, potem 8-godzinna przerwa, aż dotarłem na lotnisko Cartera. I co w tym cudownego? Jestem szczęśliwy, bezpieczny i jestem tu, bo Bóg jest dobry. Przez cały czas. Przez cały czas. Bóg jest dobry. Bóg jest martwy. To oczywiście jest przenośnia, ale za to bardzo obrazowa, oznaczająca nie tyle, że Bóg skonał, ale raczej to, że nigdy w ogóle nie istniał. Chyba że w głębszych wyobraźniach naszych przodków. Był użyteczną bajeczką w zamierzchłych stuleciach, gdy jego zapalczywym gniewem tłumaczono zarazy i nieurodzaje, choroby i katastrofy, które teraz przypisujemy bakteriom i wirusom, wadom genetycznym i ruchom płyt tektonicznych. Mówiąc krótko, nauka i rozum wyparły przesądy. A nam wszystkim z tym o wiele lepiej. Za waszym zaś przyzwoleniem chciałbym ominąć tę bezsensowną debatę, by przejść do wniosku znanego każdemu studentowi drugiego roku. Nie ma żadnego Boga. Wymagam od każdego z was jedynie tego, byście napisali na kartkach, które właśnie wam rozdałem, trzy krótkie słowa. Bóg nie żyje, a także złożyli swój podpis. Jeśli osiągniemy jednogłośny konsensus, a oczekuję, że tak będzie, zostanie mi oszczędzony żmudny obowiązek przedzierania się przez wytarte i zakurzone argumenty, a wy ominiecie tę część zajęć, na której studenci zazwyczaj dostają najgorsze oceny w semestrze. Kiedy skończycie, podajcie kartki osobie z prawej strony. Dziękuję. Dziękuję. O, ktoś napisał przez małe b. Chyba podwyższę za to ocenę. Dziękuję. Przepraszam, panie Whitson. Josh Whitson. Panie Whitson, coś się stało? Tak, nie mogę tego zrobić. Jestem chrześcijaninem. Proszę się nie martwić. Wróci pan do swojego akademika, padnie na kolana i pomodli się pan przy łóżku, jeśli pan zechce. To, co pan robi prywatnie, to pańska sprawa, ale co pan robi tu na tych zajęciach, jest moją sprawą. Nie mogę. Dobrze, panie Whitson. Wytłumaczę panu pańskie opcje. Jeśli nie może pan przyznać na potrzeby tych zajęć, że Bóg umarł, to będzie pan zmuszony bronić tezy przeciwnej, że Bóg nie umarł. Będzie pan musiał robić to przed całą grupą, z tego podium. A jeśli się panu nie uda, a nie uda się na pewno, obleje pan ten temat i obniżę panu końcową ocenę o 30%. Akceptuje to pan?
A kto zdecyduje, czy wygrałem ten spór? Oczywiście, że ja. To moje zajęcia i moje zasady. Ocenianie to mój przywilej. Proszę się nie gniewać, ale nie sądzę, by był pan obiektywny. A co pan proponuje? Może oni? Tak, to interesujące, ale czemu mam obdarzać ich władzą? Przecież już ich pan przekonał. Będę musiał przekonać ich do czegoś przeciwnego. Zmusić, by przyznali, że się mylili. Dobrze. Panie Wheaton, ma pan 3 sesje, ostatnie 20 minut 3 następnych wykładów, aby przedstawić swoje argumenty. Obiecuję wtrącać się jak najrzadziej będzie to możliwe. Może pan odpowiadać na dowolne pytanie grupy, ale nie wydłużę przez to przydzielonego panu czasu. Oczywiście nie będzie pan zwolniony z innych obowiązków na zajęciach, ale może pan też zmienić zdanie i przynieść na następne zajęcia podpisane oświadczenie. A zapomnimy o tej sprawie, tak jakby w ogóle jej nie było. Reszta z nas, zwolniwszy się z prymitywnego przesądu, skupi się na kwestiach bytów realnych. Na następne zajęcia przeczytacie problemy indukcji Davida Hume'a i rozprawę o metodzie Kartezjusza oraz esej Russella Dlaczego nie jestem chrześcijaninem? Jako przygotowanie do wykładu pana Whitsona. A także w podzięce za klęskę w osiągnięciu jednomyślnego konsensusu. Nie chcesz wypierać się swojej wiary? Rozumiem to. A więc odpowiedź jest prosta. Odpuść sobie te zajęcia. Tak, ale nie jestem pewien, czy mogę to zrobić. Czuję, że Bóg chce, by ktoś go bronił. Nie bądź śmieszny. Sam nie wiem. Cały czas myślę o tym cytacie Lewisa. Tylko prawdziwe ryzyko może sprawdzić prawdziwość wiary. Będziesz ryzykował naszą przyszłość dla cytatu z kalendarza? Josh, po co ja tu jestem? Halo? Ziemia do Josha. Co ja, druga najlepsza absolwentka mojego liceum, robi w szkole, która była trzecia na mojej liście? Przepraszam, że zaplanowałam nam 50 kolejnych lat, ale taka jestem. Nie wiem, po prostu... Josh, kocham cię, ale zabraniam ci sprzeciwiać się temu profesorowi na jego zajęciach. Mamy zbyt wiele do stracenia. To wszystko jest ukartowane, żebyś wyszedł na idiotę. A jeśli chcesz dostać się na prawo, nie możesz zawalić tego fakultetu. Nawet truja byłaby katastrofą. Nie wiem, po co nosisz te szpilki. Co ci się w nich nie podoba? Teraz jesteś wyższa ode mnie. Jesteś facetem i musisz to przeboleć. Mówię tylko, że nie chcę wyglądać jak jakiś konus na studniówce. Panie Robertson. Cześć, mogę mówić ci po imieniu? Tak, możesz. Jestem Emmy Ryan, prowadzę bloga Nowa Lewica. Mogę zadać ci kilka pytań? Pewnie, to moja żona Cory. Tak, wiem. Właściwie to jestem zdziwiona, że cię tu widzę. Myślałam, że chodzisz boso po domu i jesteś w ciąży. Od dawna nie byłam w ciąży i nie chodziłam boso. Choć brak mi trochę tych czasów, wiesz? Chcesz jeszcze raz? Możemy spróbować. Nie. Zbiliście fortunę, sprzedając urządzenia, które są przeznaczone do przywoływania i zabijania wodnego ptactwa. Zakładam, że mówiąc zbiliście, odnosisz się do całej mojej rodziny. W takim razie mów zbiliśta. Zmień to na zbiliśta, to łatwiej się wymawia. I odnosisz się do nas wszystkich. Więc zbiliśta fortunę, tak? Nieźle nam się powodzi. Na pewno stać nas na większe opony do ciężarówek i terenówki, by wyjeżdżać nimi z Błocka, więc mamy dobre życie. Co według ciebie daje ci moralne prawo, by okaleczać i zabijać niewinne zwierzęta? Hej, wyjaśnijmy sobie jedno. Niczego nie okaleczam. Cokolwiek zobaczę, celuję do tego i strzelam. Kiedy strzelam i zabijam, to potem to zjadam. Czyli jednak zabijasz kaczki. No jasne, a co, mam je gotować, kiedy jeszcze dychają? To by było okrutne, to by było złe. A więc to nie jest na pokaz. Jesteś dumny z tego, co robisz. No pewnie, po co robić coś, z czego nie byłbym dumny? A ty zgadzasz się z wszystkim, co on powiedział? Jesteśmy małżeństwem od 20 lat. Nie zawsze zgadzam się z tym, co on mówi. Ale w sprawach, które są ważne, tak,
zgadzam się całym sercem. A co powiecie ludziom, których obraża wasz program? Nie tylko z powodu polowań, ale dlatego, że w każdym odcinku otwarcie modlicie się do Jezusa. Nie staramy się nikogo obrazić, dobra? Jeśli nie chcą oglądać programu, niech zmienią kanał. A jeśli chodzi o modlitwę do Jezusa, moje życie i cała moja wieczność należy do Boga. Wszystko jest tymczasowe. Kasa, sława, sukces. Tymczasowe. Nawet życie jest tymczasowe. Jezus, On jest wieczny. Jezus powiedział, że do każdego, kto się przyzna do Niego przed ludźmi, On przyzna się przed Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem. Te słowa są zapisane na czerwono, więc są ważne. I to wszystko? Wszystko. Tego się trzymamy. Całkiem proste, prawda? Dzięki za rozmowę. Chodź, poprzyznajemy się trochę. Możesz do nas dołączyć. Nie, dzięki. Dam sobie radę. Dasz radę? W porządku. Kim ona była? Jesteś piękna. Szkoda, że musisz to zakładać. To dla ojca, jest mocno związany z tradycją. Salam, doktore. Who were you talking to? Z kim rozmawiałaś? Z nikim. Aisha. Wiem, że trudno żyć w ich świecie i być od niego oddzielonym. W świecie, który widzisz, ale nie możesz go dotknąć. Wiem, że mogą wydawać ci się szczęśliwi. Ale wiedz, że gdy się rozejrzysz i przyjrzysz się tym ludziom, nie ma wśród nich nikogo, kto wielbi Boga. A na pewno nie tak, jak na to zasługuje i tego wymaga. Nie możemy zapominać, kim i czym jesteśmy. To coś, co jest najważniejsze. Tak, tato. Nalegałem na to tylko dlatego, że cię kocham. Wiesz o tym, prawda? Wiesz, że cię kocham? Oczywiście, tato. Mogę ci jakoś pomóc? Czekasz na kogoś? Można tak powiedzieć. Ten ktoś chyba właśnie wyszedł. Może dlatego wysłał tutaj mnie. Mógłbym odpuścić te zajęcia, uciec, udać, że nic się nigdy nie zdarzyło. Tak jak chce tego moja dziewczyna.
Mógłbym podpisać się pod czymś, w co nie wierzę. Lub popełnić naukowe samobójstwa przed całą salą studentów, próbując udowodnić, że Bóg istnieje. Ilu ludzi chodzi na te zajęcia? Może 80. A jak myślisz, ilu z nich przyszłoby w tej sprawie tu albo do innego kościoła? Prawdopodobnie nikt. Czyli przyjęcie tego wyzwania, jeśli je przyjmiesz, może być ich jedyną szansą na spotkanie z Bogiem i Jezusem. Tak. Tak przypuszczam. Przeczytaj Ewangelię Świętego Mateusza, rozdział 10. I tyle? To wszystko? Tak. Jeden cytat z Biblii. Jeśli nadal będziesz niezadowolony, spójrz na Ewangelię Świętego Łukasza, rozdział 12. To nie może być aż tak proste. Oczywiście, że może. Jesteś tu, bo cichy głos w twojej głowie jest niezadowolony z wyborów, do jakich zmuszają cię inni. Osobiście uważam, że to głos Ducha Świętego. Właśnie tak z nami rozmawia, jeśli mu na to pozwolimy. Musisz tylko zdecydować, czy chcesz go posłuchać, czy nie. To nie jest łatwe. Ale wybór jest prosty. Do każdego więc, który przyzna się do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. A komu wiele zlecono, tym więcej od Niego żądać będą. Mam zamiar spróbować. Co teraz? Nie wymądrzaj się. Ciesz się, że przekazujesz prawdę. Przepraszam za spóźnienie. Musiałam poprzesuwać masę spotkań, żeby tu przyjechać. Nie ma sprawy. Niech pani usiądzie. Proszę wybaczyć. Mamy już wyniki pani badań z zeszłego tygodnia. Tak jak mówiłem, przepraszam, muszę to odebrać. Pani wyniki są pozytywne. Ma pani raka. Nie mam czasu na raka. Jestem zbyt zajęta. Proszę posłuchać. Rak zajął już otaczające tkanki. Zaatakowane zostały węzły chłonne, a morfologia krwi wskazuje na rozległe przerzuty. Już umówiłem panią na rezonans magnetyczny. Musimy ustalić stopień zaawansowania nowotworu. Wiem, że jest pani ważną osobą, a świat nie da sobie rady bez pani. Ale to moje zadanie, by uświadomić pani, że może będzie musiał się na to przygotować. A być może stanie się to na pewno, jeśli natychmiast nie zacznie pani się leczyć. Rozumie pani? Cześć, skarbie.
Skarbie, gdzie się podziewałeś? Wyłączyłeś telefon? Chyba raczej zapomniałem go włączyć. Wiesz, jaki dziś dzień? Czwartek? A coś więcej? 13. Wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy. 6 lat temu twoja klasa spotkała się z moją. Pamiętałeś? Tak, i będziemy świętować. Pamiętasz, jak się poznaliśmy? Na koncercie Newsboys. W przyszły piątek grają tu koncert. Jesteś niesamowity. Dlatego cię kocham. Słuchaj, wiem, że wczoraj zbyt mocno na ciebie naskoczyłam. Po prostu martwię się, kiedy coś wkracza pomiędzy nas. Rozumiesz to, prawda? Jasne. Wybaczysz mi? Zawsze. Chodź. Muszę tylko... To chyba nie na zajęcie ze statystyki. Proszę, powiedz, że nie zmarnowałeś całego czasu na ten spór z filozofii. Nie, nie cały czas. No dobra, większość. To nie jest śmieszne. W ogóle. Chcę to zrobić, rozumiesz? I nie rozumiem, jak to może nas poróżnić. Wszystko, co robisz, dotyka nas oboje. Jesteśmy zespołem, jasne? Jesteśmy ze sobą od 6 lat, a będziemy do końca życia, prawda? To znaczy, że i twoje oceny, i twoja przyszłość dotyczą także mnie. Nie wiem, jak to może pomóc naszej wspólnej przyszłości. Nie wiedzą tego też moi rodzice, ani nikt inny, kogo znam. Nie daje ci do myślenia to, że każda osoba, która cię kocha, powtarza ci to samo? Mówię ci to dla twojego własnego dobra. Zakończ ten eksperyment. Musisz ustawić sobie priorytety i zdecydować, kto jest dla ciebie najważniejszy w życiu. Ja? Czy profesor Radisson? A jeśli to jest Bóg? Bóg chce, żebyś był ze mną. Więc odpowiedź jest taka sama. Oddaj książki do biblioteki, podpisz ten papier i odpuść sobie. Za rok na samo wspomnienie będziemy się z tego śmiać. Nie jesteśmy już w liceum. Decyzje, jakie podejmujesz, mogą mieć prawdziwe konsekwencje. Josh, mówię poważnie. Wiem. Wiesz. Nie wierzę, że będę jechał 12 godzin na Florydę robić coś, co uważałem za obciachowe już gdy miałem 12 lat. David, obiecałem matce moje zdjęcie z mysimi uszami na głowie, z widokiem na bajkowy zamek. Mysie uszy są dla mnie. Zdjęcie jest dla niej. Dla ciebie to stare nakrycie głowy, a dla mnie spełnienie marzenia całego życia. Nie rozumiesz tego? Potem popłyniemy w podmorski rejs łodzią podwodną. Te atrakcje zamknięto chyba 20 lat temu. A potem przejedziemy się największą na świecie kolejką górską. 16. największą. Gdy będziemy nią jeździć i krzyczeć, będzie dla mnie największa. A ja będę zadowolony, że nie jest jeszcze większa. To nie brzmi dobrze. Może to akumulator. Albo rozrusznik. Tak czy siak, teraz nigdzie nie pojedziemy. Zadzwonię do wypożyczalni samochodów. Ale jak tam dojedziemy? Sami go nam dostarczą. Mówisz poważnie? Zupełnie poważnie. Dostarczą nam samochód, którym mamy pojechać? Tak. Halo? Zdumiewające. Ale są też mieszkańcy płaskiej ziemi, którzy uznają istnienie wyższej istoty albo za niezbędne, albo za oczywiste, albo jedno i drugie. I tym samym, jak to było wcześniej ustalone, przekazuję podium panu Whitsonowi, który przedstawi argumenty na korzyść naczelnego dyktatora niebios, znanego również jako Bóg. Jest pan gotowy? Podium jest pana.
Ateiści twierdzą, że nie da się udowodnić obecności Boga. No i cóż, mają rację. Ale według mnie nie da się obalić twierdzenia, że Bóg istnieje. Jednak debaty na ten temat można przeprowadzić tylko przyglądając się dowodom, którymi się teraz zajmiemy. Postawimy Boga przed sądem. Profesor Radisson będzie oskarżycielem, ja obrońcą, a wy ławą przysięgłych. Większość kosmologów zgadza się obecnie, że Wszechświat istnieje od około 13,7 miliarda lat, od zdarzenia zwanego Wielkim Wybuchem. Przyjrzyjmy się więc, w jaki sposób fizyk, teoretyk, zdobywca Nagrody Nobla, Steven Weinberg, opisuje, jak mógł wyglądać Wielki Wybuch, a ponieważ jest ateistą, mamy pewność, że w swym opisie nie będzie trzymał strony wierzących. Na początku nastąpiła eksplozja i w ciągu 3 minut powstało 98% materii, która istnieje albo zaistnieje w przyszłości. Powstał Wszechświat. Przez 2,5 tysiąca lat większość naukowców zgadzała się z Arystotelesem co do teorii stanu stacjonarnego, jakoby Wszechświat istniał zawsze, bez początku i końca. Ale nie zgadza się z tym Biblia. W latach 20. XX wieku belgijski astronom i teista George Lemaire, który był również... Kto to jest teista? Teista to ktoś, kto wierzy w istnienie Boga. Powiedział on, że cały Wszechświat zaistniał w ciągu bilionowej części jednej bilionowej sekundy, zupełnie z niczego, w niewyobrażalnie jasnym błysku światła. I że tego właśnie oczekiwałby od Wszechświata, gdyby Bóg wypowiedział słowa zapisane w Księdze Rodzaju: niechaj się stanie światłość. Innymi słowy, początek Wszechświata nastąpił dokładnie tak, jak oczekiwalibyśmy tego po lekturze Księgi Rodzaju, a przez 2,5 tysiąca lat Biblia miała rację, a naukowcy byli w błędzie. A więc najwcześniej będzie pan o 5? No dobrze, zaczekamy. Chwila. Ma klimatyzację? Dobra, dzięki. Chyba dotrzemy tam dopiero późnym wieczorem. Przykro mi, ale cały dzień w parku cię ominie. W porządku. Jestem pewien, że dobrze wykorzystamy ten czas. Pewnie. Możemy spotkać się z kierownikiem chóru, by porozmawiać o wyborze pieśni na nadchodzący koncert, albo spotkać się z kołem gospodyń, by omówić szczegóły następnego kiermaszu rękodzielniczego. To ważna sprawa. A skoro się stąd nie ruszasz, masz czas, by spotkać się z Miną na lunch. Racja. Pójdziemy na lunch. Widzę, że ten urlop jest bardziej potrzebny tobie niż mnie. Nie, po prostu... Potrzebuję tylko robić coś ważnego, by mieć od czego odpoczywać. Wiesz, część najważniejszej pracy, którą wykonujemy, może nam się wydawać nieistotna. I to mówi misjonarz, który stoi dosłownie na pierwszej linii frontu, codziennie zdobywając serca dla Pana. Davidzie, Bóg stawia cię tam, gdzie chce, żebyś stał. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny. Bóg wie, że wykonujesz swoją pracę. To wszystko jest częścią wielkiego planu. To wszystko wskazuje na Boga, który go stworzył. Widzicie, w realnym świecie nie spotyka się rzeczy, które stają się czymś z niczego, ale ateiści chcą uczynić mały wyjątek od tej zasady, dotyczącej Wszechświata i wszystkiego, co w nim się mieści. Ale w swojej książce Bóg urojony, Richard Dawkins mówi: jeśli powiecie mi, że Bóg stworzył Wszechświat, ja mam prawo zapytać was, kto stworzył Boga. Pytanie Dawkinsa ma tylko sens w przypadku Boga stworzonego. Nie ma sensu w przypadku Boga niestworzonego. A w takiego właśnie Boga wierzą chrześcijanie. Ale nawet zostawiając Boga poza nawiasem, mam prawo odwrócić pytanie pana Dawkinsa i spytać go: jeśli Wszechświat stworzył pana, to kto stworzył Wszechświat? Zarówno teistom, jak i ateistom ciąży odpowiedź na to samo pytanie. Jak wszystko się zaczęło? Mam nadzieję, że z tego wszystkiego wyciągniecie wnioski, iż nie trzeba popełniać intelektualnego samobójstwa, by uwierzyć, że to Bóg stoi za stworzeniem świata. Natomiast jeśli nie zgadzacie się na Boga jako stworzyciela, jesteście pod dużą presją, by znaleźć niesamowite, alternatywne wyjaśnienie tego, jak wyglądał początek rzeczy. Wyobrażam sobie, że jesteś z siebie zadowolony.
Widzę, że ostrożnie unikałeś faktu, że Stephen Hawking, najbardziej znany w świecie naukowiec, który nie jest teistą, opowiedział się ostatnio za ideą samoprojektującego się wszechświata. Nie unikałem, po prostu nie wiedziałeś. Zobaczmy więc, co profesor Hawking, który zajmował katedrę Lucasa w Cambridge, stanowisko niegdyś piastowane przez Newtona, ma do powiedzenia o początku wszechświata. Cytuję. Ponieważ istnieje takie prawo jak grawitacja, wszechświat może powstać i będzie powstawał z niczego. To spontaniczna kreacja jest przyczyną, w wyniku której istnieje raczej coś niż nic, w wyniku której istnieje wszechświat, my istniejemy. Nie ma żadnej potrzeby, by przywoływać Boga, który stworzył wszechświat. Koniec cytatu. Może i nie natknąłeś się na ten komentarz, ale chodzi o sens wypowiedzi. Co ty na to? Nie wiem. Nie wiesz? Przebiłem balon całej twojej argumentacji jedną szpilką. A ty nie wiesz. Chciałbym panu powiedzieć, że mam jakąś celną odpowiedź, ale to nie wstrząsa podstawami mojej wiary. Czyli największy umysł w historii nauki mówi, że nie potrzeba żadnego Boga, ale student pierwszego roku twierdzi, a jednak potrzeba. Kurczę, czeka ich naprawdę ciężki wybór. Nie mogę się doczekać wykładu w przyszłym tygodniu. Zajęcia skończone. Uważasz, że jesteś ode mnie mądrzejszy? Myślisz, że uda ci się wymyśleć jakiś argument, na który nie znajdę odpowiedzi? Nie mówiłem, że jestem mądrzejszy. To pierwsze mądre słowa, jakie wypowiedziałeś. Chcę, żeby to było jasne. W tamtej sali jest jeden Bóg, a jestem nim ja. Jestem też zazdrosnym Bogiem, więc nie próbuj mnie upokarzać na oczach moich studentów. Sprawdziłem, jaki będzie przedmiot twoich studiów magisterskich. Wstęp do prawa? Jaki wstęp do prawa? Nie ma tam stopni naukowych. Nie szukaj odpowiedzi. Ale wiedz jedno. Jeśli naprawdę czujesz potrzebę, by kontynuować tę maskaradę, uczynię swoją osobistą misją zniszczenie każdej nadziei na stopień naukowy z prawa w przyszłości. Miłego dnia. Zrobiłeś to, prawda? Co? Wiesz, o czym mówię. Przedstawiłeś swoje argumenty, prawda? Tak. Zrobiłem to. Co chciałeś udowodnić? Nie jestem nawet pewna tego, jak się teraz czuję. Przykro mi, Josh, ale między nami koniec. I tyle? Po prostu koniec? To koniec, Josh. Jeśli chciałeś zrobić coś tak głupiego i samolubnego po tym, jak powiedziałam, co będzie. Tak, ale chyba w tym właśnie rzecz, prawda? To jest coś, co jest ważne dla mnie. Ale skoro nie jest ważne dla ciebie, postawiłaś sprawę na ostrzu noża. Nie poprosiłaś mnie. Rozkazałaś mi. To nie była nasza wspólna decyzja, ale podjęta przez ciebie za nas oboje. Ktoś musiał to zrobić. No dobrze. I to wszystko? No dobrze? Ja tego nie chciałem. I szczerze mówiąc, mam nadzieję, że zmienisz zdanie. Ale muszę to zrobić. Czuję, że tego oczekuje ode mnie Bóg. Nie mogę teraz się wycofać. Zwłaszcza, gdy już to zacząłem. Moja matka nie myliła się co do ciebie. Szkoda, że byłam głupia i nie chciałam jej słuchać. Cześć, Fahid.
Pierwszy list do Koryntian mówi, że jesteś zbawiony, a Chrystus umarł za nasze grzechy, jak przepowiadało Pismo, że został złożony do grobu, że zmartwychwstał trzeciego dnia. Jeśli wierzysz w to w głębi swego serca, jeśli przyjmujesz to przez swoją wiarę, Bóg ci wybaczy, oczyści cię i uwolni. Oddawaj to. Oddawaj to. Nie wolno ci mówić o tym tacie. Przysięgnij mi, że nic mu nie powiesz. Przysięgaj. Proszę o butelkę Crystal do mojego stolika. Tak, pani Shelley. Cześć, mam dla ciebie wiadomość. Ja też. Dobrze, ale ja pierwszy. Właśnie zostałem wspólnikiem. Ja... chyba mam raka. Słyszałeś? Słyszałeś, co powiedziałam? Mam raka. Nie mogłeś zaczekać z tym do jutra? Co? Jak możesz tak mówić? Myślałam, że mnie kochasz. Tak jest. Ale zmieniasz nasz układ. Łamiesz umowę. Mówisz, jakby to były negocjacje biznesowe. A myślałeś, że co to jest? Myślałam, że to miłość. Dorośnij, Amy. Miłość to najbardziej nadużywane słowo w naszym języku. Używamy go, gdy czegoś chcemy albo potrzebujemy. A ty robisz to tak samo jak inni. Dobrze się bawiliśmy. Byłaś moją seksowną dziewczyną, która ma popularną pracę. Ja byłem twoim pnącym się w górę, przystojnym chłopakiem z sukcesami. A byliśmy razem, bo oboje czerpaliśmy z tego związku tyle, ile chcieliśmy. I to było dobre, a nawet wspaniałe. Ale teraz to koniec. Dlaczego tego w tobie wcześniej nie widziałam? Bo widziałaś to, co chciałaś zobaczyć. Rozumiesz, że mogę umrzeć? Przykro mi z tego powodu. Cześć. Chodzimy razem na filozofię. Martin, prawda? Zgadza się. A ty jesteś pan Josh. Tak. Tak, to ja. Pan Josh. Czy to jest na naszej liście lektur? Nie. Mogę zadać ci pytanie? Tak, pewnie. Dlaczego robisz to, co robisz? Wszyscy ludzie myślą, że mi odbiło. Przez to zostawiła mnie moja dziewczyna. Była dziewczyna. Moi rodzice nie chcą, bym ryzykował. Poza tym będę musiał harować jak wół przez resztę semestru, żeby nadrobić pozostałe zajęcia. Opisałeś trudności, ale nie odpowiedziałeś na pytanie o powód.
Sam nie wiem, po prostu uważam Jezusa za swojego przyjaciela. A więc myślisz, że Jezus jest Bogiem? Tak, i Synem Bożym. Nie chcę go rozczarować, nawet jeśli inni myślą, że powinienem. Dla mnie on nie umarł. Żyje. Nie chcę, by namawiano ludzi, by przestali w niego wierzyć tylko dlatego, bo tak uważa jakiś profesor. Do zobaczenia, Martin. Na razie. Jestem Tom Blanchard z Metro City Auto. Oto kluczyki. Dziękuję. Satysfakcja gwarantowana. Mam coś podpisać? Pewnie. Oddaję panu samochód. Proszę podpisać tu. I jeszcze tam. I jeszcze raz tam. Proszę też zaparafować. Tam, tam i tam. Dziękuję. Zadzwońcie po powrocie. Auto jest dostępne przez weekend. Dziękuję. To jakieś żarty. Co pan zrobił? Zepsuł go pan? Co? Proszę sprawdzić, czy nie jest na biegu. Nie, jest na luzie. Nic nie rozumiem. Było na chodzie 5 minut temu. Cóż, teraz już nie jest. Jak szybko może pan podstawić inny samochód? Na pewno nie dziś, jest już po 17:30. Wszyscy poszli do domu, a ja jestem spóźniony na przesłuchanie. Przesłuchanie? Moi znajomi i ja wystawiamy śmierć komiwojażera. Mamy taki nasz amatorski teatr. A co z satysfakcją, która jest gwarantowana? W porządku, David. Możemy wyjechać jutro. Chcesz stracić pół dnia na jazdę? Może jutro będzie padać. Jutro o 9 rano ma być słonecznie i 22 stopnie Celsjusza. Czasami mówisz zupełnie bez sensu. Czasami ty używasz go zbyt dużo. Po prostu pamiętaj. Bóg jest dobry. Przez cały czas. A przez cały czas Bóg jest dobry. Podpisze pan, że oddaje to auto? Tutaj Mark. To ja, Głąbie. Twoja siostra. W jakiej sprawie dzwonisz? Powinieneś zobaczyć się z mamą. Nie jest z nią zbyt dobrze. Od lat nie jest z nią zbyt dobrze. Dlatego to się nazywa demencja. Tak czy siak powinieneś się z nią zobaczyć. Claire mówiła, że nie było cię już od jakiegoś czasu. A jakie to ma znaczenie? Poza tym kupiłem jej ostatnio nowy telewizor. Posłuchaj, zawrzyjmy umowę. Idź i zapytaj jej, ile to jest 3 dodać 2. Jeśli odpowie dobrze, odwiedzę ją. To niesprawiedliwe. Życie jest niesprawiedliwe. Muszę kończyć. Pozdrów Emi. Nic z tego, zerwaliśmy. Coś ty narobił. Nierozwiązane kwestie osobiste. Ma pewne problemy, które musi rozwiązać. Przykro mi to słyszeć. Cóż, tak bywa. Możemy zaczynać? Poważnie? Musisz trochę odpuścić. Tak, mów do mnie jeszcze. Cześć, skarbie. Przepraszam, drzwi były otwarte. Wszedłem bez pukania. Kupiłaś butelkę tego wina, o które prosiłem? Tak. Zostawiłam ją w aucie. Jest w samochodzie. Nie przejmuj się tym. I tak masz dużo na głowie. Wiesz, w ogóle chciałbym ci podziękować za przygotowanie tej kolacji. Dobrze przypuszczam, że wszyscy goście pracują na Wydziale Filozofii? Nie, to nieprawda. Vivian jest socjolożką. Wyjątek potwierdza regułę. Słuchaj, nic na to nie poradzę. Moja intelektualna dyscyplina wyłącza się, gdy jesteś w pobliżu.
Naprawdę? Być może mnie oszukałeś. Kiedy pierwszy raz weszłam do twojej klasy, byłeś niczym Bóg krwi i gromu. To było na pokaz, głównie na twoje potrzeby. W tym samym czasie próbowałem nie gapić się na ciebie, mając nadzieję, że w tej ślicznej główce jest mądry rozum. Dlaczego? Bo wiesz, gdyby go tam nie było, nie mógłbym się zmusić, by się z tobą umówić. Jednak i tak czekałem, aż dasz czadu w sesji zimowej. Dostałam 5 z minusem. Mało brakowało. Daj spokój. Gdzie ją schowałaś? Kogo? Tę beztroską, niezależną dziewczynę, która zmusiła mnie, bym ryzykował karierę, aby się z nią umówić. Tę, którą cytowała Emily Dickens, Shelley i SpongeBoba z taką samą pewnością siebie. Co się stało z tą dawną miną? Bo tęsknię za nią. Ma matkę, która podupada na zdrowiu. Odczuwa upływ czasu. I zaczyna się zastanawiać, czy dźwiga odpowiedni dla siebie ciężar. Znowu zaczęłaś to czytać, tak? Czytać, słuchać, myśleć. Trudno to nazwać myśleniem. Właściwie jest to przeciwieństwo myślenia. Wiesz, że jestem chrześcijanką. Wiedziałeś, gdy zaczęliśmy się spotykać. A ty wiesz, że ja nie jestem chrześcijaninem. Tak, wiem też, że jest wiele rzeczy, o których nie chcesz rozmawiać, więc je przemilczamy. Tylko, że to milczenie staje się coraz głośniejsze, aż niedługo stanie się ogłuszające. A ja nie wiem, czy dam radę to znieść. Wiem. Wiesz? Tak, bo musimy mieć w tej kwestii jasność. W tym związku jest miejsce tylko dla dwóch osób. Czyli mnie nie wolno mieć kochanki, a tobie nie wolno wprowadzać do naszego życia zmarłego 2000 lat temu cieśli, który został samozwańczym rabinem. Idę się odświeżyć. Czy to ten sam samochód? Nie, proszę pana. Ten sam model, inny kolor. Tamten był w odcieniu Cabernet. Ten jest w odcieniu bardziej Merlot. Kłamstwo to nic dobrego. A okłamywanie wyświęconego pastora to już coś okropnego. Wie pan to, prawda? Zapewniam pana, że to inny samochód. Proszę go przetestować. Jak poszło przesłuchanie? Całkiem nieźle. Dostałem rolę Beefa. Dziękuję, że pan pyta. Panowie się gdzieś wybierają? Jak wygląda sprawa twojego szefowania w katedrze? Czekam na ocenę semestralną. Dziekan Powell zapewnia, że to tylko formalność. Moje gratulacje, Jeffrey. Zdarzyło się coś jeszcze ciekawego? Raczej nie. Nie chcesz się podzielić? Mam w tym semestrze na zajęciach wstępnych studenta, który przyjął wyzwanie, by udowodnić, że Bóg istnieje. Na twoich zajęciach? Tak. Głuptasek. Pierwszoroczny? O tak. Nie wydaje mi się to zbyt uczciwe. Jak to? Jest niedoświadczony w publicznych wystąpieniach, a oczekujesz, że będzie konkurował z tobą w twojej dziedzinie naukowej. Daj spokój, Mina. To dla mnie zabawa. Nic nie poradzę, że chłoptaś chce zrobić z siebie idiotę i popełnić naukowe samobójstwo. Chciałem go powstrzymać, by się wycofał. Ale on chce udowodnić, że Bóg nie umarł. Wiem, że jestem tu w mniejszości, ale tak się składa, że wierzę w Boga. Tak, tak. Pracuję nad nią.
Skarbie, myślę, że najlepiej będzie, jeśli zmienimy temat. Mówię tylko, że poprosiłem cię grzecznie, prawda? Prawda. Kurczak jest już prawie gotowy. Znakomicie. Chodźmy do jedalni. Sprawdziłem kilka rodzajów zajęć, w tym matematykę i chemię. Ale na jednym z nich, wstępie do filozofii, dużo się mówi o Bogu. O Bogu? Dlaczego? Toczy się zawzięty spór o to, czy istnieje. A co mówi profesor? Jest przekonany, że nie ma Boga. A więc to proste. Boga nie ma. Jestem zajęty, muszę kończyć. Dobrze. Nic nie łagodzi obyczajów tak, jak dobry Merlot. Wasze zdrowie. Mina, to wino jest okropne. Ugotowało się. Smakuje, jakby nagrzewało się w zapleśnionej piwnicy. To chyba twoja czara goryczy. Kupiłam je przedwczoraj na zakupach. Włożyłam je do bagażnika. Gdy wróciłam do domu, zapomniałam o nim. Myślę, że ta kolacja będzie dla nas cenną lekcją. Jak mawiał Sokrates ponad 2000 lat temu. Gnoti sejeton. To chyba dla niej zupełna Greka. To znaczy, poznaj siebie, kochanie. Co według mnie oznacza, że trzeba znać własne ograniczenia. Wybaczcie mi, ale nadeszła pora, by służąca się oddaliła. Skarbie. Nie ma pani rozrusznika? Nie ma pani żadnych innych kolczyków? Nie. Wiem, że zabrzmi to dziwnie, ale muszę to powiedzieć. Jeśli ma pani w ciele jakieś metalowe przedmioty, to pole magnetyczne je wyrwie. Na ostatnich zajęciach zadano mi pytanie, na które nie umiałem odpowiedzieć. Jak wskazał profesor Radisson, Stephen Hawking jest ateistą. Jest też autorem książki Wielki Projekt, w której napisał coś takiego. Ponieważ istnieje takie prawo jak grawitacja, wszechświat może powstawać i będzie powstawał z niczego. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, jak na to odpowiedzieć. Przecież to jasne, że Hawking jest geniuszem. Ale profesor John Lennox, który wykładał matematykę i filozofię, wykazał nie jeden, nie dwa, ale trzy logiczne błędy zawarte w tym prostym zdaniu. A wszystko sprowadza się do błędnego koła w rozumowaniu. Hawking mówi po prostu, że wszechświat istnieje, ponieważ wszechświat musiał zaistnieć, a ponieważ musiał zaistnieć, dlatego sam siebie stworzył. To jest trochę tak. Gdybym powiedział wam, że mogę udowodnić, że mielonka to najlepsza potrawa, jaka istnieje, bo w całej historii kulinariów żadna inna potrawa nie smakowała lepiej, patrzylibyście zdziwieni i powiedzieli, że niczego nie udowodniłem i mielibyście rację. Jedynie co zrobiłem, to dwukrotnie powtórzyłem swoją rację. Ale gdy Hawking twierdzi, że wszechświat stworzył się sam, bo musiał się sam stworzyć, a potem proponuje to jako wyjaśnienie, jak i dlaczego został stworzony, nie od razu rozpoznajemy, że robi dokładnie to samo. Ale tak właśnie robi. Jest to tematem kolejnego komentarza Lennoxa. Nonsens pozostaje nonsensem, nawet gdy wypowiadają go sławni naukowcy. Nawet gdy opinia publiczna przyjmuje go za wypowiedź naukową. To jest szczyt bezczelności. Czy ty, student pierwszego roku, twierdzisz, że Stephen Hawking się mylił?
Nie. Mówię tylko, że John Lennox, profesor matematyki i filozofii, udowodnił błędy w rozumowaniu profesora Hawkinga, a ja zgadzam się z jego logiką. Ale jeśli nie jest pan w stanie przyjąć błędów w myśleniu Hawkinga, sugeruję, aby otworzył pan jego książkę na stronie 5, gdzie utrzymuje, że filozofia umarła. Jeśli więc jest pan pewien nieomylności Hawkinga, a filozofia naprawdę umarła, to cóż, te zajęcia są niepotrzebne. To jest tak, że jestem mu potrzebna. Chyba, że chodzi o moją wiarę. Wtedy zaczyna mnie obrażać. Zakładam, że jest inteligentny, błyskotliwy, przystojny. Tak. A przez uwagę, którą ci poświęca, czujesz się wyjątkowa. Daje ci ona poczucie spełnienia. Czytałeś mój pamiętnik? Psycholodzy mówią o tym syndrom Kopciuszka. Ja tego tak nie nazwałem, na mnie się nie wściekaj. Facetom też się może to przytrafić, ale w ich przypadku nie ma na to nazwy. Chodzi o to, że szukasz jego akceptacji, by odnaleźć poczucie własnej wartości, zamiast wytworzyć je wewnątrz siebie. A czy większość ludzi tak nie robi? Tak właśnie jest. Ale wykorzystywanie związku dla podbudowania samooceny to nie jest stabilny fundament. Uważasz, że Bóg jest zdolny do błędów, stronniczości i złych wyroków? Nie. Jeśli więc jest niezdolny do błędów, a ciebie stworzył na swój obraz i podobieństwo, to oznacza, że się o ciebie troszczy, prawda? Prawda. Do takiego stopnia, że jedyny Bóg, Syn, dałby się jeszcze raz ukrzyżować za ciebie i tylko dla ciebie, gdyby to było konieczne. Jeśli więc On kocha cię tak bardzo, to kogo obchodzi, co myśli twój chłopak? Dla niewłaściwej osoby nie będziesz znaczyć nic. Dla tego jedynego będziesz ważniejsza niż wszystko inne. Panie i panowie przysięgli. Przez ostatnie 150 lat darwiniści twierdzili, że nie potrzeba Boga, by wyjaśnić istnienie człowieka i że ewolucja zastępuje Boga. Ale ewolucja tłumaczy, co się dzieje, gdy życie zaistniało. Więc skąd wzięło się to życie? Darwin nigdy o tym nie wspomniał. Założył może, że błyskawica uderzyła w nieruchome jezioro, pełne właściwych chemikaliów i bingo. Mamy życie. Ale to nie jest takie proste. Widzicie, Darwin twierdził, że przodkowie wszystkich żyjących istot pochodzą od jednego prostego organizmu, który rozmnażał się i powoli modyfikował z upływem czasu aż do złożonych form, które znamy dzisiaj. Właśnie dlatego po skonstruowaniu swojej teorii Darwin wypowiedział sławne zdanie: Natura non facit soltum, co oznacza: natura nie czyni skoków. Jak wskazał znany pisarz Lee Strobel, jeśli wyobrazicie sobie całe 3,8 miliarda lat, od których według naukowców istnieje życie, jako 24-godzinny dzień w przestrzeni zaledwie 90 sekund, pojawiła się nagle większość grup zwierząt w formie, w której istnieją obecnie. Nie powoli i równomiernie, jak wieszczył Darwin, ale w pojęciu ewolucjonistów niemal natychmiast. Więc natura nie czyni skoków, zmienia się, natura uczyniła ogromny skok. Jak więc teiści tłumaczą nagle pojawienie się biologicznej informacji? Potem Bóg rzekł: niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niech lata nad ziemią pod sklepieniem nieba. Tak Bóg stworzył wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, a widział Bóg, że były dobre. Tak mówi Księga Rodzaju. Innymi słowy, świat został stworzony, bo Bóg powiedział, że tak powinno się stać. I nawet to, co wygląda nam na ślepy, przypadkowy proces, mogło tak naprawdę być boskim planem, od początku do końca. Nie przyszedł z panią nikt, z kim chciałaby pani to przejść? Nie. Nie ma nikogo.
Kłamstwa, kłamstwa i jeszcze więcej kłamstw. Łatwo odrzucić coś, czego się nie rozumie, albo czego nie chce się zrozumieć. O właśnie, typowy zestaw nawiedzonego biblisty. Gdybyście tylko otworzyli pismo i je poczytali, zrozumielibyście. Tak twierdzi odważny pierwszoroczniak. Prawda, jesteście potężni, a z wami już mądrość zginie. Księga Hioba, rozdział 12, wiersz 2. Co jeszcze mówi nam Hiob? Człowiek zrodzony z niewiasty ma krótkie i bolesne życie. Wyrasta i więdnie jak kwiat. Przemija jak cień chwilowy, a człowiek umarły nie wstanie, zbudzi się, gdy nieba nie stanie. Przynajmniej w tym się nie pomylił. Co się panu stało? Kiedy dwunastolatek patrzy, jak jego matka umiera na raka, jest naturalne, że błaga Boga o jej życie. Obieca wszystko swojemu cudownemu dziadkowi w niebie, w tym wieczną miłość i uwielbienie, jeśli ją oszczędzi. Czasami odpowiedź brzmi nie. Powtórz mi to wtedy, gdy stracisz kogoś, kogo kochasz. Umarła, wierząc w kłamstwo. Umarła, wierząc, że wysoko jest ktoś, kto ją kocha, nawet wtedy, gdy zadusił ją na śmierć. W Boga, który na to pozwala, nie warto wierzyć. I właśnie dlatego, Whitson, najbardziej zaciekłymi ateistami jesteśmy my, ekschrześcijanie, którzy zdjęli klapki z oczu, zobaczyli świat w jego prawdziwej formie. Szekspir miał rację. Życie to naprawdę opowieść idioty, pełna wrzasku i wściekłości, nic nieznacząca. On jest jedynym Bogiem, który nie został zrodzony. Powiedz to. Rozkazuję ci to powiedzieć. Nie, tato. Jezus jest mym Panem i Zbawicielem, który umarł za moje grzechy. Nie. Tato, pamiętasz tę starą kobietę, u której w domu zbierali się w tajemnicy chrześcijanie? Dlaczego pytasz? Na zajęciach toczy się zawzięta dyskusja o Bogu. To wszystko chyba ma sens. Dlaczego mi o tym mówisz? Nigdy nie wiadomo, kto słucha. Nie zdajesz sobie sprawy, że narażasz szansy swojego brata na studia za granicą. Myślałem, że to ważne bym. Koniec rozmowy. Przepraszam za opóźnienie w publikacji wywiadu.
To był ciężki tydzień. Gdy wreszcie nadgoniłam, nowy post. Mam raka. Emi. Wkrótce umrze. Jeffrey, musimy porozmawiać. Wiesz, co o tym myślę. Na terenie kampusu mów do mnie profesorze Radisson, dobrze? I wtedy stwierdził, że to Dawkins się mylił. Jakby myśl Dawkinsa... Jeffrey, odchodzę od ciebie. Przepraszam. Co? O czym ty mówisz? Odchodzę. Nie możesz. Nie zgadzam się. Przykro mi. Ale powiedziałem ci, że się nie zgadzam. Nie pozwalam. Wiem. Słyszałam. Ale to nie twoja decyzja. Żegnaj, Jeffrey. Jak długo ukrywała swoją wiarę? Prawie rok. Nie wyobrażam sobie, co musi teraz czuć. Chciałeś stać na pierwszej linii frontu. Co ja narobiłam, pastorze Dave? Straciłam wszystko. A jeśli popełniłam błąd? Wykazałaś się niesamowitą odwagą, nie wyrzekając się swojej wiary. Bóg wie, jakie ryzyko podjęłaś. I wynagrodzi ci to. Chyba sobie nie poradzę. Jesteśmy przy tobie. Czytałaś o apostole Pawle? Napisał kiedyś: umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym, i głód cierpieć. Obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Nie jesteś sama, Aisha. Wszystko będzie dobrze.
Pomyliłem się w twojej sprawie, pozwalając ci przemawiać i rozsiewać twoją propagandę. Ale dziś wszystko się zmieni. Mawia się, że zło jest najpotężniejszą bronią ateizmu w walce z wiarą chrześcijan. I to jest prawda. W końcu samo istnienie zła aż prosi się o pytanie, skoro Bóg jest wszechmocny i wszechdobry, dlaczego pozwala istnieć złu? Odpowiedź jest banalnie prosta. Wolna wola. Bóg pozwala istnieć złu z powodu wolnej woli. Z chrześcijańskiego punktu widzenia Bóg toleruje zło na świecie, tylko tymczasowo, aby pewnego dnia ci, którzy kochają Go z własnej woli, spotkali się z Nim w niebie, wolni od wpływów zła, ale z nienaruszoną wolną wolą. Innymi słowy, zamiarem Boga wobec zła jest to, aby pewnego dnia zniszczyć zło. Jakie to wygodne. Pewnego dnia pozbędę się całego zła z całego świata. Jednak do tej pory musicie radzić sobie z tym sami. Z wojnami, ludobójstwami, tsunami, ubóstwem, głodem, AIDS. Miłego życia. Teraz będzie pouczał nas o moralnych absolutach. Ale dlaczego nie? Profesor Radisson, który jak wiemy jest ateistą, nie wierzy w moralne absoluty, ale w zasadach jego zajęć czytamy, że w czasie sesji zamierza nas egzaminować. Założę się, że jeśli ściągając dostanę piątkę, nagle zacznie mówić jak chrześcijanin, argumentując, że ściąganie jest złe i powinienem o tym wiedzieć. Na jakiej podstawie mógłby tak powiedzieć? Jeśli moje działania nastawione są na sukces, dlaczego miałbym ich nie podejmować? Dla chrześcijan moralnym punktem odniesienia, tym co odróżnia dobro od zła, jest prosta linia, która prowadzi prosto do Boga. Twierdzisz, że potrzebny jest jakiś Bóg, by postępować moralnie, a moralny ateista to byt niemożliwy? Nie, ale bez Boga nie ma powodu, by postępować moralnie. Nie ma nawet wyznacznika, czym jest moralne postępowanie. Dla chrześcijan kłamanie, oszukiwanie czy kradzież, a w moim przykładzie kradzież niezasłużonej oceny jest zakazana, to jest to formą złodziejstwa. Ale jeśli Boga nie ma, jak głosi sławny cytat Dostojewskiego, jeśli Boga nie ma, to wszystko jest dozwolone. I nie tylko dozwolone, ale i bezcelowe. Jeśli profesor Radisson ma rację, to wszystko to, wszystkie nasze zmagania, nasza debata, wszystkie nasze decyzje nic nie znaczą. Nasze życie, a w końcu i śmierć, nie ma większych konsekwencji niż życie i śmierć błazenka. To jest śmieszne. Po całej twojej przemowie chcesz powiedzieć, że wszystko sprowadza się do wyboru, wierzyć albo nie wierzyć. Zgadza się. Tak właśnie jest. Tak zawsze było. Jedyna różnica między nami jest taka, że Pan odbiera im możliwość wyboru. Żąda Pan, by zaznaczyli krzyżyk przy polu nie wierzę. Tak, bo chcę ich uwolnić. Ponieważ religia jest jak wirus na umyśle przekazywany dzieciom przez rodziców. A chrześcijaństwo to najgorszy rodzaj takiego wirusa. Powoli wpełza w nasze życie, gdy jesteśmy słabi, chorzy lub bezbronni. Więc religia jest jak choroba? Tak. Tak, zakaża wszystko. Jest wrogiem logiki. Logiki? Profesorze, logikę zgubił pan dawno temu. To, czego pan uczy, to nie filozofia. To już nawet nie ateizm. Naucza pan antyteizmu. Nie wystarcza panu, że pan sam nie wierzy. Potrzebuje pan, byśmy i my nie wierzyli. Dlaczego nie przyznasz się do prawdy? Chcesz po prostu usiedlić ich w swoje prymitywne przesądy. Chcę, by dokonali własnego wyboru i tego chce Bóg. Nie masz pojęcia, z jaką przyjemnością cię obleję. Ale kogo tak naprawdę Pan obleje? Mnie? Czy Boga? Nienawidzi Pan Boga? To nawet nie pytanie. Dobra. Dlaczego nienawidzi Pan Boga? To śmieszne. Dlaczego nienawidzi Pan Boga? Proszę odpowiedzieć. Widział Pan, co mówi nauka i dowody. Nauka daje dowody Jego istnienia. Zna Pan prawdę. Dlaczego więc Pan Go nienawidzi? Dlaczego? To proste pytanie, profesorze. Dlaczego nienawidzi Pan Boga? Bo odebrał mi wszystko. Tak. Nienawidzę Boga. Czuję do Niego tylko nienawiść.
Jak można nienawidzić kogoś, kto nie istnieje? Niczego nie udowodniłeś. Może i nie. Wybór należy do nich. Czy Bóg umarł? Bóg nie umarł. Bóg nie umarł. Bóg nie umarł. Bóg nie umarł. Josh. 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 Twoja decyzja, by udowodnić, że Bóg nie umarł, bardzo na mnie wpłynęła. Cieszę się. Tak, wszystko się zmieniło. Zdecydowałem się pójść za Jezusem. To świetnie. Hej, wiesz co? Musisz coś zobaczyć. Dobrze, chodź. Po co kazałeś mi zabrać walizkę? Gdybyś jej nie przyniósł, okazałbyś brak wiary. Miłościwy Ojcze, niech ten samochód zapali. Amen. I to wszystko? Znasz lepszą modlitwę niż Panie, spraw, by samochód pojechał? Nie. No to spróbuj tej. Dobrze. Nie. Nie, najpierw włóż walizki do bagażnika. David, całe życie spędzamy mówiąc o wierze. Teraz ja proszę ciebie, byś okazał jej odrobinę. Dobrze. Niewiarygodne. Nie. To wiara. Bóg jest dobry. Cały czas. A cały czas? Bóg jest dobry. Nawet nie wiem, co ja tu robię. Przecież ty nawet nie wiesz, kim jestem. Modliłaś się i wierzyłaś przez całe życie. Nigdy nie zrobiłaś nic złego. No i proszę. Jesteś najmilszą osobą, jaką znam, a ja jestem najgorszy. Ty masz demencję. Moje życie jest idealne. Wyjaśnij mi to.
Czasami diabeł pozwala ludziom wieść życie wolne od kłopotów, bo nie chce, by zwrócili się do Boga. Twój grzech jest jak więzienna cela, ale miła i przyjemna, a tobie wydaje się, że nie ma potrzeby z niej wychodzić. Drzwi są szeroko otwarte. Aż pewnego dnia czas się skończy. Drzwi celi zamkną się z hukiem. I nagle będzie za późno. Powtórzy pan, kim pan jest? Nie mogę uwierzyć. Samochód naprawdę zapalił, a teraz zatrzymali nas wierzący. A ja myślę, że to piękne. Proszę, skończ ze swoimi mądrościami. Cieszę się tylko, że wszyscy ci ludzie będą śpiewać o Jezusie. Ruchy! Witam panów. Mogę pani jakoś pomóc? Jestem Amy Ryan. Piszę bloga Nowa Lewica. Michael Tate. Umawialiśmy się na ten wywiad? Nie. Osobiście uważam, że najlepsze są wywiady spontaniczne. Za kilka minut wyjdziecie na scenę i będziecie śpiewać o Bogu i Jezusie. Jakby to były prawdziwe osoby. Jak wy czy ja. Jak to możliwe? Dla nas. Oni są prawdziwi. Właściwie to nawet bardziej niż prawdziwi. My istniejemy tu i teraz. Oni istnieli zawsze. Pomyśl o tym. Tak, przecież na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Rozumiem, że gdy ktoś was przyciska, odpowiadacie starożytnymi zapiskami z Biblii. Nie martw się, wszystko jest w Biblii. Może to jest starożytne, ale nie są to jakieś zapiski. Wierzymy, że Bóg dał nam instrukcję obsługi, a my czerpiemy z niej siłę i w niej znajdujemy nadzieję. A ty gdzie znajdujesz nadzieję? Ja umieram. Nie przyszłaś tu zmieszać nas złotem, prawda? Sądzę, że mogłabyś to zrobić, ale chyba zastanawiasz się i chyba masz nadzieję, że to jednak coś dla ciebie, prawda? Skąd to wiesz? Poczułem, że to właśnie powiedział mi Bóg i chciałem, byś o tym wiedziała. To... Nie mogę. No tak. On jest tylko perkusistą.
Mój najdroższy synu, słowa nie wyrażą miłości, którą cię darzę, ani smutku, który czuję w sercu, wiedząc, że nie zobaczę, jak dorastasz i wypełniasz Boży plan w swoim życiu. Serce mi pęka na myśl, że muszę cię zostawić. Wiem, że Bóg ma wszystko w swoich rękach. Jego drogi górują nad naszymi drogami, a Jego myśli nad naszymi. Żyj pełnią życia i trwaj w Bożej radości. Na zawsze pozostaniesz w moim sercu. Kocham cię, mama. Cześć, tu Mina. Przepraszam, że nie odbierałam. Zostaw wiadomość. Mina, tu Jeffrey. Proszę, zadzwoń. Chłopaki, zaraz zaczynamy. Daj nam jeszcze minutę, to ważne. Dobra, dzięki. Możemy się za ciebie pomodlić? Masz coś przeciwko? Super. Dobry Boże, nie znamy twojego planu dla Emi, ale prosimy cię, byś ją zbawił jeszcze dziś, Panie. Zmienił ją, oczyścił. Daj jej, Panie, nowy początek. Daj jej poczuć, że jest kochana. I co ważniejsze, że jest kochana przez ciebie, Pana Wszechświata. Daj jej siłę na drogę, która ją czeka. I daj jej poznać w głębi serca, że będziesz z nią w każdym kroku, jaki zrobi na tej drodze. Modlimy się, Jezu, w twoje święte imię. Amen. Chłopaki, musimy się zawijać. Dasz sobie radę, Emi? Wszystko gra? No to wspaniale. I to było na tyle, jeśli chodzi o słoneczne niebo. Dzwońcie po karetkę. Dzwońcie po karetkę. Nie ruszaj się.
Jego żebra są zmiażdżone. Płuca wypełniają się krwią. Nie zostało mu dużo czasu. Jesteś pewien? Tak. Nie ruszaj się. Nie mogę umrzeć. Nie jestem gotowy. Wiesz, kim jest Jezus? Jestem ateistą. Wierzę, że sprowadziło mnie tu Boże miłosierdzie. Ja umieram. Co w tym miłosiernego? To, że ten samochód mógł zabić cię na miejscu. Choć jestem pewien, że wolałbyś, by tak się stało. Jestem tu, by powiedzieć ci, że to dar, bo Bóg, w którego nie wierzysz, dał ci kolejną szansę. Kolejną szansę na ostateczną zmianę zdania. Nie chcę umierać, ale bardzo się boję. Jeśli to cię pocieszy, Jezus też bał się śmierci. Bał się tak bardzo, że pocił się krwią. Prosił Ojca, by odsunął od Niego ten kielich, ale odpowiedź brzmiała nie. Często Mu się to zdarza. Dałby nam odpowiedzi, o które prosimy, gdybyśmy wiedzieli to, co On wie. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak, drogi moje, nad waszymi drogami i myśli moje, nad myślami waszymi, mówi Pan. Właśnie. Więc mam pytanie. Zostań ze mną. Zostań ze mną. Czy chcesz złożyć swoją wiarę w Jezusie Chrystusie? Chcesz przyjąć tę szansę? Tak. Bóg odpuści ci wszystkie twoje grzechy. Wszystkie. Jeśli przyjmiesz Jego Syna i zaprosisz Go do swojego życia. Tylko tyle. Musisz przyjąć Jego Syna. Przyjmij Jego miłość, a zaraz otrzymasz odkupienie. Przyjmujesz Go jako swojego Pana i Zbawiciela? Tak. Przyjmuję. Już dobrze. Za parę minut będziesz wiedział o Bogu więcej niż ja, czy ktokolwiek inny. Już dobrze. Już dobrze. Jeśli zerkniecie na ekran za mną, zobaczycie na nim przesłanie od naszego dobrego kumpla. Cześć, jestem Willie Robertson. Mówię do was w imieniu rodziny Robertsonów. Ja i nasza banda chcemy, byście wiedzieli, że usłyszeliśmy we wiadomościach o sprzeczce na uniwerku. Jeden z profesorów upierał się, że Bóg umarł. Więc z radością pragnę ogłosić, że pogłoski o śmierci Boga były stanowczo przesadzone. A teraz chcę zadać wam pytanie. Macie przy sobie komórki? I dobrze. W trakcie następnej piosenki chcę, byście weszli do swoich kontaktów i zaznaczyli wszystkich swoich znajomych, by wysłać im trzy krótkie słowa. Bóg nie umarł. Jest tam was jakieś 10 tysięcy ludzi, a każdy z was zna jakieś 100 osób. To jakiś milion wysłanych SMS-ów. W ciągu trzech kolejnych minut powiemy Jezusowi, że Go kochamy milion razy. A do młodego człowieka, który podjął wyzwanie, by bronić czci Boga, ty wiesz, kim jesteś. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak Bóg się teraz uśmiecha. Ten kawałek jest dla ciebie. To byłeś ty, prawda? To ty broniłeś Boga? Tak. Skąd wiesz? Słyszałam, jak mówiłeś o tym w stołówce. Tylko prawdziwe ryzyko sprawdza jakość wiary, prawda?
the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. What happened here tonight? To, co właśnie się stało, jest powodem do chwały. Ból trwał tylko kilka minut. Ale pomyśl, jaka teraz radość zapanowała w niebie. Nie umarł. Ten film zainspirowały poniższe sprawy sądowe, gdzie studenci i pastorzy uniwersyteccy byli dyskryminowani za swoją wiarę. Czytał Synek. Today, to who you're meant to be.